Popatrzcie, Kasia zainwestowała w koła Campagnolo. Nie, rowerzystka składa swój rower, wypakowujemy się, a my dzisiaj jesteśmy, moi drodzy, w Świeciu. Dzisiaj taka rundka, Świecie, Grudziądz, Świecie, 83 km pokazuje, chociaż przewidziane są dwa różne warianty. I razem z rowerzystką Kasią lecimy w stronę Grudziądza, tam tuż na Dzień Dobry w Świeciu. Patrzcie, jakie rzeczy nas witają. Kto wie, co to jest i dlaczego to tutaj jest, ten niech napisze. Na pewno ktoś wie, na pewno to coś znaczy. Dziwne to Świecie. Łatwo się tu zgubić, tak bym powiedział. Proszę? Dziwne te ścieżki rowerowe w tym Świeciu. No nie, coś tu jest nie tak. Rowerzystko Kasiu, chodźmy stąd. Co ty tu, piesiu, robisz? Biegaj, gdzie jest pan? Gdzie jest pan? Szukaj pana, szukaj pana, szukaj pana, piesio. Tam jest pan. Gdzie jest pan? Teraz Krakusy przejeżdżają przez Wisłę, która jest trochę większą Wisłą niż w Krakowie. Bo na początek naszej dzisiejszej podróży dostajemy się do Chełmna, żeby sobie zobaczyć piękne, historyczne Chełmno. A żeby to zrobić ze Świecia, musimy się przeprawić przez Wisłę. Na szczęście jest taki chodnik, ścieżka rowerowa wzdłuż głównej drogi, bo ja tą drogą to jechać bym nie chciał. Ale w Chełmie podjazdy na Dzień Dobry, kurde, jaka sztajfa, proszę. To prawie, że Bergamo. Wjeżdżamy do miasta. Nie no, Skarpa Wiślana to zawsze jest niezła hopka. Się zaczyna ceglana zabudowa jeszcze z krzyżackich czasów zapewne. Teraz, moi drodzy, z Chełmna będziemy się kierować do Grudziądza. Dzisiaj ogólnie raczej stawiamy na takie łatwiejsze, prostsze trasy. Kasia nie chce jeździć teraz bardzo po szutrach, żeby znowu nie bolały jej kolana, więc Bike Show na tym wyjeździe, a przynajmniej na tych trasach z Kasią, wraca do takich realiów bardziej rekreacji kolarskiej i zwiedzania generalnie, i turystyki. Były Alpy w wydaniu bardziej sportowym, z męską napinką i w ogóle 3000 metrów i stawianie sobie jakichś takich małych celów na miarę swoich marnych możliwości. A dzisiaj i teraz w zasadzie na tym wyjeździe w Bory Tucholskie bardziej rekreacja. Więc teraz lecimy do Grudziądza, no i oczywiście już na Instagramie parę osób poleciło nam kilka miejsc, gdzie powinniśmy coś zjeść, więc kierujemy się do chyba strawy i kawy. Taki był wstępny wybór i przynajmniej w trzech sugestiach na Instagramie Bike Show pojawiła się opcja, żeby jechać właśnie do strawy i kawy w Grudziądzu, więc tam próbujemy, no i zobaczymy, co z tych waszych poleceń wyszło. My się kierujemy do Grudziądza. To jest w ogóle niesamowite, że praktycznie gdzie byśmy nie jechali, jak chcemy gdzieś coś zjeść, chcemy jakieś fajne miejsce pokazać, to ja po prostu piszę na Instagramie, czy moglibyście polecić jakieś miejsce w konkretnym miejscu. I jak do tej pory prawie w każdej miejscowości, czy to były Chojnice, czy to była Jastrzębia, jak duża by ta miejscowość, a w zasadzie jak mała by nie była, to zawsze znalazł się ktoś, kto stamtąd pochodzi, albo tam był, albo kogoś tam zna i o jakimś miejscu wspomniał. I to jest niesamowite w Bike Show, że jesteście z całej Polski, nie tylko Polski, naprawdę praktycznie wszędzie. Gdzieś kogoś można spotkać, albo można liczyć na jakieś fajne sugestie dotyczące tras czy miejscówek, które ja potem puszczam dalej i mogą z tego korzystać kolejne tysiące osób, które gdzieś oglądają te filmy. Super to jest. I bardzo charakterystyczny punkt Chełmna, czyli stara brama i z tyłu jeszcze pokrzyżackie mury miejskie. No to wyruszamy z Chełmna do Grudziądza. No i do Grudziądza, przynajmniej przez część drogi, prowadzi droga rowerowa wzdłuż drogi głównej. Tak to wygląda.
wydaje się taka zapuszczona, ale paradoksalnie jest dużo fajniejsza niż większość takich ścieżek z cyklu nowiutkie, zadbane i kostka brukowa, bo jest to po prostu całkiem fajne. Asfalt, który się tutaj gdzieś wije między trawami, ruch jest w ogóle mały, ale jak mam do dyspozycji fajną, nieprzeszkadzającą, bezpieczną drogę dla rowerów po asfalcie, no to absolutnie nie ma żadnego problemu, żeby nią jechać. Nie widzę powodu, dla którego mam się tutaj pchać na złość kierowcom po asfalcie, kiedy mogę sobie pojechać obok fajną drogą dla rowerów. I tak to powinno wyglądać, to pokazuje, że niewiele trzeba. To nie musi być jakieś cudo z barierkami, wymyślnymi przepustami, innymi bajerami. Po prostu niech to sobie będzie zwykły, w miarę równy asfalt, ciągnący się wzdłuż drogi i spoko sprawa. Muszę wam powiedzieć, że ja w ogóle strasznie lubię wyjeżdżać z takich miejscowości jak właśnie Chełmno, takimi trochę mniej uczęszczanymi, jakimiś bocznymi, starszymi drogami, takimi, które jeszcze nie są nową obwodnicą, czy ekspresówką, czy jakąś inną po prostu wielopasmową drogą, bo fajnie czuć historię, jak dojeżdżacie do nowych miejsc, gdzie was nigdy nie było, to właśnie na takich starych drogach, jakichś starych brukach, starych rogatkach człowiek sobie może pomyśleć o tym, ile tutaj pokoleń przed nim przeminęło i przejechało po tych drogach. Strasznie to lubię, właśnie takie stare drogi, gdzie można poczuć klimat no, minionych epok, które tutaj gdzieś przez dane miasto i historię się przetoczyły. A my sobie dalej jedziemy ścieżką rowerową, która tak wygląda. No miejscami wyglądała trochę gorzej, ogólnie biorąc myślę, że dla kogoś na rowerze szosowym mogłaby być irytująca, bo zwłaszcza w miejscowościach często przejeżdża z lewej na prawo i jest jednak trochę więcej jakiegoś żwiru, kamieni naniesionych niż to tutaj widać. Na gravelu super, no to jest powód, dla którego też na takie wyjazdy, na eksploracje miejsc, gdzie nas nie było, zabieramy po prostu gravelowe koła, bo co by tu nie mówić, po prostu jest więcej opcji, człowiek jest jakoś spokojniejszy, gdzie że nie będzie narzekał na złą nawierzchnię. Więc no da się to przejechać szosą, ale jakbym miał szosą tutaj skakać z lewo na prawo, no to pewnie by mnie to trochę wkurzało, a tak relaks. Chciałoby się powiedzieć, że dzisiaj niezła sielanka, cisza, spokój, pola, krówki się pasą, a w tle A1 i hałas cały czas, a tak było fajnie i tak cichutko, tutaj kiedyś pewnie, no ale coś, postęp to postęp. I tak sobie właśnie wjeżdżamy do Grudziądza, w fajnych okolicznościach przyrody, dzisiaj strasznie wieje, ale przyjemny jest ten wiatr, nie będzie mniej przyjemny, jak będzie wiał w twarz na powrocie, ale póki co jest tak naprawdę. Idealnie, wakacyjna pogoda. Fajnie. Fajna ta trasa. Taka sielanka, relaks, ale jest... ma swój klimacik. Zresztą dla kogoś tutaj nie był i tak sobie sielankowo odkrywa okolicę. Ciekawe jaki tu kom jest, ale podjeździk jest naprawdę klasa. W ogóle po wjechaniu do Grudziądza drogi rowerowej, w ogóle jakość asfaltów na razie coś pięknego. Ciekawe tutaj wszędzie tak macie, bo naprawdę robi wrażenie. W ogóle od wjazdu, jak są zorganizowane drogi rowerowe, jakie to jest szerokie, nowe i czyste. Ale tu jest numer. Tutaj w ogóle w centrum miasta jest zarąbisty single track w takim klimacie Świeradowa Zdroju, więc ubita ścieżka, małe hopki, no idealnie nawet na gravelko. Ale bajer, jakbym tam mieszkał, kurde, ale bym co rano bym targał singlem. Mega fajny pomysł, oby takich więcej gdzieś w Polsce. Bardzo jestem ciekawy, jakie w ogóle są wasze skojarzenia dotyczące Grudziądza, jeżeli tutaj nigdy nie byliście, bo nie miałem zbyt wielu, ale szczerze powiedziawszy, znowu jestem zaskoczony. To jest w ogóle jakiś element stały chyba naszych podróży, że wiele miejsc mnie zaskakuje. Na przykład patrzcie, jaka jest Marina w Grudziądzu. Marina w Grudziądzu, moi drodzy, jest nad Wisłą. Wisła oczywiście jest wielka, piękna i szeroka. Tam jest historyczny most, też niezły przykład no, zabytkowej inżynierii, pomnika takiej inżynierii. Bulwary wiślane, ładnie zagospodarowane. Świeżutkie. Niedawno tutaj dużo się widać działo, jeżeli chodzi o rozwój takich rzeczy. A my teraz sobie przejedziemy wzdłuż Wisły jeszcze kawałek i wbijamy na coś do zjedzenia według waszych sugestii. Ale no Grudziądz naprawdę na razie robi bardzo ciekawe wrażenie. Już nie wspomnę o tym singlu, który totalnie podbił moje serce.
to chyba powinienem w restauracji Czerwony Rower dostać jakiś rabat za rower, nie? No i cóż, znowu wspięliśmy się na Wiślany Brzeg i będziemy powoli wracać w stronę Chełmna i generalnie w stronę samochodu. Czerwony Rower było bardzo smaczne. Pamiętajcie o tym, że te miejsca, które my wam pokazujemy w knajpach, to w żaden sposób nie są miejsca, które nam zapłaciły albo coś nam dały w zamian za to, że my gdzieś pokazujemy je w filmach czy pokazujemy na Instagramie. Są po prostu miejsca, które my znaleźliśmy albo dzięki waszym sugestiom, albo po prostu sami, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w objadaniu się w różnych miejscach. No i uznaliśmy, że są na tyle fajne, że po prostu gdzieś je oznaczymy i gdzieś wam dalej pokażemy. To nigdy nie działa w tę stronę, że po prostu ktoś nam płaci za coś, albo to działa w jakiś tego typu podejrzany sposób, tylko zawsze w drugą stronę. To my po prostu pokazujemy fajne miejsca, jeżeli uważamy, że są warte uwagi, to je po prostu oznaczamy. Bardzo, bardzo ciekawe wrażenia z Grudziądza. Naprawdę myślę, że grunt po prostu w takich podróżach to nie mieć zbyt wielu oczekiwań, albo dać się po prostu zaskoczyć, dawać się zaskoczyć i dzięki temu można dużo fajnych, ciekawych miejsc zobaczyć. I teraz się kierujemy z powrotem, teraz będziemy wracali drugim brzegiem Wisły, też raczej bardziej asfaltowo niż szutrowo dzisiaj, więc powoli lecimy dalej. I fajnie, że się udało dwóch widzów w Grudziądzu złapać, z dwoma osobami zbić piątki, które gdzieś nas przyłapały w okolicach rynku i tej bliżej Cytadeli. Postanowiliśmy sobie trochę zmienić perspektywę. Po 15 km jazdy tym idealnie równym, nowiutkim asfaltem. W ogóle nas minął jakiś samochód przez ostatnie 15 minut, 20? Nie. Totalny zero ruchu. Asfalt po prostu stworzony dla kolarza szosowego. No idealnie równiutki. Płasko, bo płasko, ale takie lekkie łuki. Dałoby się też trochę pokombinować z tą trasą, bo te wzgórza, które są tu, jeszcze jedne dalej, to dużo szutrów, którymi wstępny track prowadził. Ale uznaliśmy, że sobie wrócimy wariantem takim relaksacyjnym. Na chwilę zmieniliśmy perspektywę, wyjechaliśmy sobie na wał popatrzeć, jaka ta Polska jest, kurde, piękna. Teraz po prostu nic, nie będziemy mówić, tylko sobie popatrzcie i posłuchajcie. Szkoda, że nie czujecie jeszcze tego zapachu. No i moi drodzy, na ryneczku w Świeciu kończymy dzisiejszą trasę. Wyszło nam 80 km równe, rekreacyjna, gravelowa, średnia. Super traska. O dziwo proszę, 462 metry pod górę było, nawet w takiej płaskopolsce. Kolejna fajna trasa za nami, myślę, że kolejne super odkrycie za nami, bo Grudziądz dzisiaj naprawdę mocno nas zaskoczył. Komu polecamy trasę? Chyba każdemu, kto po prostu chce sobie zrobić taką 80-kilometrową rundę, ale rekreacyjną. Szutrów było mało, trasa tak naprawdę byłaby do przejechania na szosie, gdyby nie kilka fragmentów szutrowych, ale ja dalej polecam. Na takie zwiedzanie, na takie wypady lepiej sobie, jeżeli macie opcję na szerszą oponę, to lepiej taki rower sobie zabierać. Natomiast dzisiejszą trasę tak naprawdę dałoby się spokojnie zrobić też rowerem szosowym. Bez jakichś wodotrysków na trasie, po prostu sielanka, ładna trasa, mały ruch, fajne drogi, na koniec fajne widoki. Ten brzeg Wisły zachodni, którym wracaliśmy, myślę, że ciekawszy. Natomiast po drugiej stronie Grudziądz zdecydowanie zrobił dzień. Dzięki za uwagę. Trasę znajdziecie oczywiście w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Link do Strawy tam na Was czeka. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapkę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Myślę, że następnym razem też jeszcze gdzieś tutaj w okolicach. Hej! Mountains traumatized, well, okay.